Cześć kochani, dzisiaj przychodzę z makijażem, nową paletką, jak już widzicie po tytule, paletką Makeup Revolution ze współpracą z Natalią Siwiec. U mnie na Instagramie ruszył 1 grudnia kalendarz adwentowy z makijażami. Postanowiłam, że będę tworzyć codziennie nowy makijaż. Każdy makijaż będzie robiony jedną paletką, którą Wy wybieracie w moim Instastory. Tak więc jeśli chcecie być na bieżąco i chcecie mieć wpływ na to, jaką paletką będę robić dany makijaż, to zapraszam Was tutaj na mojego Instagrama. Tam jestem dla Was cały czas. A tym razem nie będę przedłużać, przejdźmy do paletki. Jeden makijaż tą paletką pojawił się już u mnie na profilu w bardziej takiej mocniejszej, kolorowej wersji, bo oczywiście cóż można z taką kolorystyką zrobić, jak nie piękny, kolorowy makijaż? Ale chciałabym w tym filmiku i tym razem zrobić coś bardziej dziennego, coś bardziej neutralnego, może nie dziennego, ale bardziej może neutralnego, coś spokojniejszego, ale nadal z fajnym błyskiem. Być może to będzie Wasza inspiracja na makijaż sylwestrowy, być może będziecie chciały się tak umalować na święta. Tak więc przechodzimy do makijażu i na końcu powiem Wam kilka słów moich odczuć a propos tej paletki, bo już chwilkę jej używam, więc mniej więcej wiem co i jak. Powiekę już mam przygotowaną, tak więc myślę, że zacznę sobie od cienia Chocolate. Taka fajna rzeczywiście czekoladka, ciemny brąz i rozetrę sobie go odrobinę cieniem Baby, bardzo fajnym, chłodnym brązem z bardzo delikatnymi drobinkami i moim planem generalnie jest albo pobawienie się w Cut Crease i tym złotkiem Millionaire, albo Mia bądź Sunset, jednym z tych dwóch, ale zobaczymy jak wszystko wyjdzie w praniu. Więc na razie sobie nabieram cień Chocolate i pakuję go w załamanie. Jak widzicie, pigmentacja jest naprawdę bardzo fajna. Odrobinkę już sobie tym pędzelkiem rozblendowuję granice i nie dokładam już więcej produktu. I teraz tak, wezmę sobie takiego puchacza, to jest Ibra 104 i sobie nabieram cień Baby. I blenduję granice. Dokładam odrobinkę cienia Chocolate, ale nie nabieram go na nowo na pędzelek, tylko tą odrobinką jeszcze sobie dojeżdżam tam, gdzie mam poczucie, że mam go po prostu troszeczkę za mało. I generalnie tak jak widzicie, cienie się bardzo fajnie same blendują. Nie trzeba z nimi się jakoś bardzo bawić. Nawet te ciemniejsze kolory typu fiolet, nie ma z nimi problemu. A nakładałam je tutaj na mokrą bazę, w zasadzie na korektor. Tutaj delikatnie pod brwiami sobie przypudrowałam zwykłym pudrem transparentnym, żeby mi się ciutkę lepiej blendowało, bo wiadomo, że jak zrobiłabym sobie plamę, no to ciężko by było z nią cokolwiek zrobić. Dobra. Dopakuję sobie odrobinkę tej Chocolate w zewnętrzny kącik. I teraz odetnę sobie połówkę Cut Crease i się zastanowię, którego błysku bym chciała użyć. Dobra, chyba wiem. Od wewnętrznego kącika
użyję cienia Millionaire, bo bardzo to złotko mnie inspiruje. Intryguje bardziej. I później użyję cienia Sunset jako tego takiego przejściowego pomiędzy błyskiem a ciemnym matem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle ten cień, jako jedyny z całej paletki, ma taką bardzo... Nie chcę użyć słowa dziwną, ale ma bardzo taką odmienną konsystencję takiej, czy nie wiem, galaretki? Jest bardzo taki, nie należy do suchych cieni, ale jest bardzo ładny, jest przepiękny i nie trzeba mu jakiejś bazy, ani kleju tak naprawdę. Może jakoby się lepiej paluchami? A widzicie, on fajniej paluchami wchodzi. Tylko no nie dojadę sobie nimi, w sensie paluchami. Tak mega. O, paluchami to już jest po prostu czad. Super. Jezus, przepiękny jest ten cień. Mega ładniutki. Dobra. Ale jest bardzo ładny. Jest przepiękny. I nie trzeba mu jakiejś bazy, ani kleju tak naprawdę. Może jakoby się lepiej paluchami? O, widzicie, on fajniej paluchami wchodzi. Tylko no nie dojadę sobie nimi, w sensie paluchami. Tak mega. O, paluchami to już jest po prostu czad. Super. Jezus, przepiękny jest ten cień. Mega ładniutki. Dobra, doklepmy sobie czoklet. Tak mega w kącik. Żeby nam się to pogłębiło troszkę. I ja paluchem. I ja paluchem wezmę sobie ten Sunset. I sobie troszkę go dołożę na... Kurczę, teraz nie wiem, czy Sunset, czy Mia. Chyba Sunset bardziej opalizuje w złoto, a chcę troszkę jednak coś fajnego zrobić, więc spróbujmy Sunsetem. No, ładne. Ja już go używałam kiedyś i ja go właśnie używałam do makijażu dziennego, na co dzień. Więc tak mówiąc już przed podsumowaniem, fajną opcją jest ta paletka również na co dzień. Bo cieni typu ametyst, mojito, snow globe, czy tych wszystkich takich ciemniejszych wcale nie musicie używać na co dzień. Jakby nie ma takiej w ogóle potrzeby, a cała reszta jest naprawdę taka, no i oczywiście Burning Man też jest taki dość ekstrawagancki jak na codzienny makijaż, ale nadal. Dobra, myślę, że tak, tu nie będę już za bardzo kombinować, bo to nie ma sensu znowu też tego przedobrzyć. Fajny akcent kolorystyczny jest. Fajnie to wygląda, jest trochę blasku, więc zróbmy tak, skończę sobie drugie oko w ten sam sposób i wracam do Was i będziemy kończyć ten makijaż. Oczy mamy zrobione, przechodzimy do twarzy i dolną powiekę tak jak zawsze skończę po wszystkim, po skończeniu twarzy. Chciałam Wam pokazać kilka nowości od firmy Catrice na sezon jesień-zima, które gdzieś tam się przewinęło mnie na Instagramie, ale nie widzieliście ich tak konkretnie na żywo w akcji, także zaraz Wam wszystko pokażę i zacznę od bazy. Od bazy 10 w jednym. To jest baza, która ma nam przygotować twarz, nawilżyć, ma działać przeciwzmarszkowo, nadawać glow i wiele, wiele, wiele innych. Generalnie ona ma bardzo delikatny kolor, przez co już troszkę nam ujednolica kolory twarzy. Pozostawia
W sensie w uczuciu jest bardzo taki fajny, nawilżający krem. Bardzo przyjemny. Zostawia taką delikatnie, może nie lepką warstwę, ale ja lubię tego typu bazy, do których ja mam takie wrażenie, że ten podkład mi się tak przyklei ładnie. I że też ta baza tak fajnie ochroni nam skórę. No bo mimo wszystko podkłady to nie są najbardziej przyjazne rzeczy dla naszej skóry. Dobra. I pięknie pachnie. Pięknie. Dobra. Tak, straciłam paznokcia. Dobra. I teraz tak. Co do podkładu. Użyję sobie tego Satin Matte z Eveline. To jest odcień 101 Ivory, bo ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdził. I zmieszam go z odrobinką Catrice Liquid Camouflage w odcieniu Light Beige, żeby stworzyć taką fajną konsystencję i formułę podkładu, który zastygnie mi fajnie, mam nadzieję przynajmniej. Ostatnio lubię w taki sposób właśnie eksperymentować trochę z podkładami. Na co dzień też używam, zauważyłam, że generalnie używanie podkładów bardziej lekkich z odrobiną tego Liquid Camouflage daje naprawdę super efekty, bo skóra wygląda fajnie, a przez ten dodatek tego podkładu z Catrice, on się staje troszkę bardziej kryjący, troszkę bardziej wytrzymały i fajnie nam wszystko zakrywa i zdecydowanie dłużej wytrzymuje. Tak więc tak też i robię tym razem. Zbieram sobie wszystko z dłoni i wklepuję. Dobra, następnie przejdziemy do korektora Make Up Revolution Concealant Define w odcieniu C1. I już jest u mnie na wykończeniu. Ale chyba o tym produkcie za dużo się nie muszę rozgadywać, bo jest już na rynku bardzo długo i mam wrażenie, że jest bardzo lubiany. Przypudruję się tym jasnym pudrem z paletki Selfie od Hean. Bardzo go lubię, bo bardzo ładnie zostawia skórę taką zblurowaną, mam wrażenie. Nie wchodzi w zmarszczki i nie wysusza. Dobra, czas się teraz wykonturować. Generalnie mam paletkę do konturowania od Catrice, to jest Dominis, aczkolwiek bronzer, ten który jest tutaj, on jest z delikatnymi drobinkami, więc chciałabym zacząć od bronzera, który bardziej mnie wykonturuje, aniżeli ociepli, że tak to nazwę, i użyję do tego tej paletki Duo, to jest Essence Light Skin. Teraz przechodzę do tego bronzerka. To jest w zasadzie według tej palety bronzing highlighter, ale nie nazywałabym tego highlighterem, tylko bardziej właśnie takim bronzerem z drobinkami, aczkolwiek nie będę z nim przesadzać, bo on jest leciutko ciepły, więc za dużo go nie potrzebuję. Róż i już, również z Catrice, 020 It's Wine O'Clock, pięknie, pięknie, piękne detale ma w pudełku. Ja bardzo długo nie używałam różu, muszę wam przyznać. Ale zaczęłam. Tylko, że ja właśnie nie lubię go używać tak tylko na, że tak powiem, na poliki. Tylko ja sobie lubię nim pojechać tak nad bronzer.
i zakłada i tfu, tak zakładam. I nakładam go zawsze po bronzerze przed rozświetlaczem. Po prostu tak wolę. Mieszam sobie te dwa highlightery. I spróbujemy ich sił na sucho. No, dają radę. Zróbmy tak. Zacznę od czekoladki. Delikatnie w rozetrę czekoladkę tym gingerkiem. To jest też taki bardzo fajny, lekko ciepły brąz i on fajnie się połączy z tym sunsetem u góry, żeby ta dolna powieka nie była taka znowuż odstająca bardzo od reszty. Korci mnie któryś z tych. Dobra. Diversity pójdzie w kącik. A co? Miał być neutralnie. No to jeśli chcecie neutralnie, to po prostu wykończycie sobie to albo tym milionerem, albo zwykłym rozświetlaczem. Pani, tak się prezentuje skończony makijaż. Neutralny w moim wydaniu. Paletką Revolution Pro Makeup Revolution ze współpracą z Natalią Siwiec. Kilka dosłownie słów moich na ten temat. Długo się biłam z myślami, czy kupować tą paletkę, czy nie. Lubię generalnie cienie Makeup Revolution, ale nigdy to nie było dla mnie takie wow. Aczkolwiek to jest naprawdę wow. I zobaczyłam ją u kilku dziewczyn i stwierdziłam, że muszę ją mieć. Kupiłam ją jeszcze przed przecenami, także kupiłam ją w Rossmanie za 5 dyszek bodajże, bo tyle kosztuje bez promocji i absolutnie nie żałuję. Paletka naprawdę myślę, że dla każdego, bo jeśli któraś z Was generalnie lubi makijaż spokojny, ale czasami lubi też sobie troszkę zaszaleć, to będzie coś naprawdę dla Ciebie, bo generalnie ja na co dzień, jak się nie umalowałam, ale malowałam się nią już naprawdę kilka razy na co dzień, specjalnie właśnie, żeby sprawdzić i trwałość. Trwałość jest naprawdę świetna, muszę przyznać. Używałam cienia Chocolate, Ginger, Rich, Snow Globe zdarzyło się, Baby, Mia i Sunset. Naprawdę macie super stworzony makijaż na co dzień. Jeśli chcecie się zabawić kolorami, macie po prostu opcji mega dużo i kolory są naprawdę piękne i są niepowtarzalne. Powiem tak, stosunek ceny do jakości moim zdaniem bardzo dobry, pracuje się nimi super, nie ma w ogóle problemu, one się wręcz same blendują, nie zrobicie sobie nim krzywdy. Ja nakładam je na mokrą bazę i spokojnie jestem w stanie je rozetrzeć, więc myślę, że tym bardziej jeśli jeszcze, nie wiem jak na suchą powiekę co prawda, ale na mokrej bazie wiem, że często można sobie po prostu walnąć kropę taką centralnie na środku oka i nic z nią nie zrobić, a tutaj jesteśmy w stanie spokojnie się nimi pobawić. Błyski są przepiękne, oczywiście są najfajniejsze nakładane paluchem prosto na oko, aczkolwiek pędzelkiem też mega dają radę. I cóż mam więcej do powiedzenia? Kolorowy makijaż możecie zobaczyć tutaj na moim Instagramie. Myślę, że jeszcze nie jeden powstanie tą paletką na pewno, bo ten cień, który się nazywa Burning Man, po prostu krzyczy do mnie, żebym go użyła, więc na pewno go użyję. Zobaczymy. Więc tak, tyle z mojej strony. Jeśli Was interesuje adwentowy kalendarz make-upowy, to zapraszam Was na Instagrama, postaram się kręcić też jakieś filmiki krótkie a propos paletek i tutoriali makijażowych, tak więc jeśli jeszcze nie zostawiliście subskrypcji, łapki w górę, no to zapraszam Was tutaj na dół, a tymczasem ja się żegnam i do następnego, pa pa!